pozdrawiam Was serdecznie z Krakowa. Chciałbym, abyśmy zatrzymali się nad dzisiejszą liturgią Słowa Bożego, przeznaczoną na sobotę przed piątą niedzielą Wielkiego Postu, czyli czasem, kiedy przygotowujemy się do świąt wielkanocnych. Już bardzo krótko, już krótki czas dzieli nas od świętego Triduum Paschalnego, ale też od tego największego święta dla nas, jakim jest Noc Wielkiej Nocy. Kochani, dzisiaj też w kościołach zasłaniamy krzyże jako znak zatęsknienia za wizerunkiem naszego Pana i Zbawiciela, naszego Jezusa, aby wtedy Wielki Piątek odsłonić go. Wyśpiewać tą piękną antyfonę o to drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. To właśnie ten gest ma nas niejako przygotować do tych ważnych wydarzeń. Ale i liturgia Słowa Bożego, która przeznaczona jest na dzisiejszy dzień, która mówi nam bardzo pięknie o Baranku Bożym. Kiedy czytam ten tekst z Księgi proroka Jeremiasza, przypomina mi się hospicjum księdza Dutkiewicza, naszego pallotyna w Gdańsku. Tam w kaplicy jest obraz baranka. Baranka, który zostaje przeznaczony na to, aby poświęcić go w ofierze. To taki niesamowity gest i też symbol, że Chrystus, jako mój Pan i Zbawiciel, zostanie poświęcony w ofierze, umierając na drzewie krzyża za mnie, za moje słabości, za te wszystkie momenty, które są trudne, za te wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje te wariacje, które niejako przeżywamy na co dzień, za wszystkie momenty, te dobre i te niedobre, te momenty, które niejako nas przybliżają lub oddalają od Pana Boga. Więc jak baranek, którego prowadzą na zabicie, ta liturgia słowa też pokazuje nam, że ten czas męki, śmierci Pana Jezusa zbliża się bardzo szybko. Widzimy to chociażby w Ewangelii według świętego Jana w 7 rozdziale czytamy, gdzie pojawiają się niejakie spory wokół osoby Jezusa. Te pytania arcykapłanów, faryzeuszy, dlaczego go nie pojmaliście? A strażnicy odpowiadali, że jeszcze nie spotkali w życiu takiego człowieka, który mówi inaczej niż inni. Więc to zdenerwowanie faryzeuszów, arcykapłanów, wielkich uczonych w piśmie, no, jest podsycane coraz bardziej. I myślę, że ten czas, który teraz przeżywamy, bracia i siostry, ten czas, w którym też mamy zatęsknić za wizerunkiem naszego Pana Jezusa Chrystusa, to taki dobry moment, aby na tej ostatniej prostej po prostu popatrzeć na swoje życie. Zrobić może sobie jakiś taki krótki rachunek sumienia, ale też zobaczyć, no co jeszcze mogę naprawić w tym Wielkim Poście, z kim mogę porozmawiać, co mam zrobić, aby te święta Wielkiej Nocy naprawdę przyniosły obfity owoc. Dlatego też zachęcam Cię, bracie i siostro, do tego, aby choć na chwilkę się zatrzymać, no i popatrzeć, co jeszcze w moim życiu jest zakryte, co w moim życiu jest nie tak, co w tej codzienności muszę zmienić, a może jaką relację naprawić. Myślę, że to jest dobry czas, tuż przed Niedzielą Palmową, abyśmy choć na chwileczkę się zatrzymali. Życzę Wam dobrego czasu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.